Pamiętacie te godziny, które spędziliśmy na pisaniu w zeszytach pięknych, okrągłych literek na polskim? Nie cierpiałam tego, bo to, że umiem rysować, nie znaczy wcale, że umiem pięknie pisać. Ale znalazłam sposób, żeby trochę to obejść. Zaraz Wam pokażę, jak napisać swoje imię i zrobić z niego neon. I nawet jeżeli pazgrzecie jak kura pazurem, wyjdzie fajnie, obiecuję. Lecimy. Cześć, witajcie w nowej serii rysowania na iPadzie z Mru. iSpot znów zaprosił mnie do pokazania Wam kilku trików, które uprzyjemnią użytkowanie iPada, mojego ulubionego sprzętu do rysowania. Pierwsza rzecz, kaligrafia. Nie kojarzy nam się może najlepiej ze szkoły, ale uwierzcie, pokażę Wam, jak w 5 minut zrobić bardzo fajnie neon na tle starego muru. Nie trzeba umieć ładnie pisać. Ok, zaczniemy od apki Unsplash, w której wpiszę hasło wall. Ja tu już znalazłam fajny murek, ściągnęłam go sobie wcześniej. Pamiętajcie, Unsplash to zdjęcia na otwartej licencji. Można ich używać nawet w celach komercyjnych, więc bardzo polecam. Wykorzystamy ten mur, wchodzimy w Procreate. Nowy plik, kwadrat, bardzo instagramowalnie. I dodajemy tutaj zdjęcie muru, który już mamy. Dopasujemy go. OK. Dodaję nową warstwę i przy prostym skrócie zaleję ją czarną farbą. OK, teraz użyjemy tego czarnego tła. Użyjemy na nim gumki. Gumki też mają pędzle, to znaczy różne kształty. Ja użyję tutaj takiego soft blend. Zmniejszymy trochę natężenie. O. Z ciemności wyłania się nasz mur. O, będzie bardzo klimatycznie. OK, przechodzimy do neonu. Polecam zawsze pędzle kaligraficzne. Popróbujcie sobie najpierw. Naprawdę, jest to super łatwe, bo one się kleją. Widzicie to? Ja używam Monoline. To taki najbardziej klasyczny. I tak jak w neonie, staramy się trzymać ciągle jedną linię, ale naprawdę nie przejmujcie się, jeżeli nie piszecie jakoś super pięknie, ja też nie. Ale dodamy tutaj kilka efektów i będzie wyglądać świetnie. No więc tak. Mroux. Przypominam, że jest to nowa warstwa. Pobielimy ją teraz. 4 razy. Na każdej z tych warstw musimy założyć Alpha Lock, który sprawi, że będzie łatwiej je wypełnić kolorem. I teraz, moi drodzy, najniższa warstwa, kolor jak najciemniejszy. Fill layer po prostu. Później wybieramy jakiś taki różowawy kolorek może. Wypełniamy. Wyżej kolor żółty, jakiś jasny, żeby ten neon miał więcej takich niuansów, a nie taki, wiecie. OK. I najwyższy layer zostawiamy na razie w spokoju. Na kolorowych, żółtym i różowym, odblokowujemy Alpha Lock. I teraz, moi drodzy, ustawienia dodatkowe. Wybieramy takie przy pomocy Gaussian Blur, takie odrobinkę je rozmarzymy. Pozwólcie, że wyłączę tę warstwę, będzie łatwiej Wam zobaczyć. Widzicie ten kolor, jak on się... Widzicie ten kolor, jak on się rozmazał? Oho, zrobimy to samo z żółcią. O. I teraz dodajemy biel, a na koniec przesuniemy czarną warstwę, która jest naszym cieniem. Będzie łatwiej dzięki penowi. O! I voilà! Mamy nasz neon. Jeżeli chcecie trochę pomajstrować z kolorami, to oczywiście możemy połączyć te dwie warstwy kolorowe i pobawić się tutaj saturacją.
jak kto woli. Mamy to. Mam nadzieję, że ta prosta lekcja kaligrafii Wam się podobała i zrobicie swój własny neon. Do zobaczenia następnym razem. Pa!